Jest taki kabaret Para Nienormalni, może kojarzycie. Jest taki sketch, chyba się nazywa Rolnik szuka żony. Amen. Gdzie Mariola, przysłowiowa Mariola, rozmawia ze swoją koleżanką przez telefon i uzupełniają razem wspólnie ankietę do tej koleżanki. I tam jest tak. Są pytania, które trzeba, albo jakieś kawałki, urywki, wypowiedzi, które trzeba uzupełnić. I tam jest tak. Interesuje się, i Mariola wpada, sobą, ale sobą czy sobą? Kurna, żeby nie było, że głupia. No to napisz, interesuje się mną. To tak a propos, taka puenta do tego, co to już zostało powiedziane. To tak po prostu, na rozgrzewkę. Po prostu. A teraz wyciągnę swoją mikrokarteczkę. Mikrokarteczkę. A jakże zacnymi informacjami. Postanowiłam, że raz w miesiącu będę wychodziła tutaj do was i będę wam przekazywała informacje dotyczące tego, co widzimy proroczo w duchu, jaki mamy aktualnie czas, po to, żebyście też byli świadomi, wiedzieli, w jakim kierunku dalej podążać. Uważamy, że to jest bardzo ważne, żeby Kościół był świadomy. I tak, jesteśmy w tym eonie łaski, o tym wiemy. Pogłębiamy się dalej i poszerzamy w temacie zgłębiania łaski, Boga łaski, doświadczenia w własnym życiu. I widzimy takie dwa obszary, które są bardzo ważne dla nas, czyli obszar umysłu i obszar finansów. Zauważyliście, że od kilkunastu tygodni cały czas mielimy te dwa tematy głównie. Amen. Czyli temat pieniędzy i temat umysłu. Zaczęło się od konferencji i cały czas zauważcie, że jesteśmy w tym trendzie. Artur naucza na temat finansów. Była mowa też już trochę na temat umysłu, ale chcę dzisiaj pociągnąć i jakby głównie skupię się na tych dwóch obszarach, ponieważ to jest coś, co jest aktualne dla nas. Idziemy w tym dalej i chcę, żebyście wiedzieli, w jakim jesteśmy aktualnie miejscu. I zacznę na temat finansów. O tym już właściwie Artur powiedział i napisał taki post nawet na Facebooku. Otrzymał pewną informację proroczą, ale ja chcę, żeby to było jasne dla nas wszystkich, bo nie wszyscy jesteśmy na bieżąco i przeglądamy tego Facebooka. A tu jest mowa o tym, że jednym z takich istotnych kluczy dla nas, jeżeli chodzi o przepływ finansów, jest to, żeby załatwić wszystkie sprawy na poziomie relacji międzyludzkich. Twój stosunek do człowieka jest bardzo istotny w tym, Amen. Jaki będzie rozwój i przepływ finansowy w twoim życiu. I to jest nam pokazane proroczo, taki klucz teraz. I w tym okresie czasu bardzo ważne jest to, żebyś zweryfikował na poziomie swojego serca, czy ty nie masz do kogoś żalu, nie masz pretensji z uwagi na jakieś sytuacje, nawet z przeszłości dotyczące finansów. Na przykład ktoś cię oszukał kiedyś finansowo i ty temu człowiekowi nie wybaczyłeś na poziomie serca. Wiesz, co ty zrobiłeś? Zablokowałeś zarówno jego, jak i siebie, jeżeli chodzi o przepływ finansowy. Bo dzieje się tak, że teraz jesteś nieufny i teraz na przykład z pewnymi ludźmi nie zadziałasz w kwestii finansów, bo będziesz patrzył przez pryzmat tamtej sytuacji. Będziesz miał podświadomie chociażby, ale będziesz miał pewnego rodzaju lęk i obawę, żeby zrobić pewne kroki i pewne ruchy z uwagi na to, co się wydarzyło. Musisz puścić to, puścić tego człowieka. Jeżeli potrzeba, załatw to z tym człowiekiem indywidualnie, ale w pierwszej kolejności tu jest ważne serducho, jaki masz stosunek do tych ludzi. Jeżeli jest taka sytuacja, Artur też o tym mówił, że jesteście sobie coś winni, załatwcie te sprawy między sobą. Amen. To jest bardzo istotne, ponieważ znowu to jest taka sytuacja, że jeżeli nie zrobicie tego ruchu, zablokujecie zarówno siebie, jak i tą drugą osobę na poziomie finansowym. A później się dziwicie, dlaczego te pieniądze do was nie płyną. Z uwagi na to, że jest żal, że jest pretensja, że jest rozgoryczenie, bo coś się kiedyś wydarzyło. Zauważcie, że z automatu ta relacja z tym człowiekiem, ona ginie, ona niknie. Ale to też się przekłada później na inne relacje w tematach finansowych. To się przekłada jeden do jednego. Może nie od razu, ale to będziecie widzieli. Więc to jest bardzo ważne na tym etapie, na którym jesteśmy, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to żebyście dzisiaj po prostu zrewidowali wasz stosunek do różnych ludzi. Nie tylko do braci i sióstr, ale również ludzi ze świata. Załatwcie to na poziomie serca. Nie miejcie żalu, nie miejcie pretensji. Jeżeli trzeba, przebaczcie. Jeżeli trzeba, załatwcie tematy. Pospłacajcie swoje długi, bo to jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o rozwój finansowy.
To tyle, jeżeli chodzi o pieniądze. Natomiast ja chcę się skupić głównie, tak jak powiedziałam, na temat i mówić na temat umysłu. I chcę powiedzieć taką rzecz. Na świecie postępuje i postępować będzie chaos i zamęt i rozproszenie. I to będzie postępowało aż do końca świata, więc jakby to nie jest rzecz nadzwyczajna, jakaś dziwna. Chcę, żebyście o tym wiedzieli. Ale ważne jest to, czy ten chaos, który jest wokół, on dotyka też ciebie i twojego umysłu. Czy ty wpuszczasz ten chaos do swojego umysłu, czy nie wpuszczasz? Bo jeżeli wpuszczasz chaos do swojego umysłu, to ty zaczynasz funkcjonować też w sposób chaotyczny. A to też powoduje, że za tym idzie strata. Bardzo istotne jest to, żeby chodzić w skupieniu, w trzeźwości umysłu, żeby nie ulegać szeroko pojętemu chaosowi, który jest wokół. Bo wiecie, jak to jest? To jest na takiej zasadzie. Głębia przyzywa głębię. Jeżeli jesteś człowiekiem chaosu, to będziesz też ten chaos przyciągać. I w tym okresie czasu, i też to będzie potęgowało, ten chaos, on będzie coraz bardziej napierał na ciebie. I teraz jest pytanie, jaki masz wobec tego stosunek? Żeby brać autorytet nad tym chaosem, żeby zarządzać chaosem, to musisz być człowiekiem innej materii niż ten chaos. Musisz być człowiekiem porządku Bożego. I teraz tak, wiecie, co jest przeciwieństwem chaosu? Skupienie. Amen. Skupienie. To jest ten moment, abyście ćwiczyli się w skupieniu, bo chaos będzie napierał, tak czy siak. Ale to jest kwestia, czy wy potraficie tym zarządzać. A wiecie, gdzie się najlepiej skupienie ćwiczy? Kto odpowie? W komorze. Więc zobaczcie, jak te rzeczy są ze sobą połączone. Bo żeby się modlić, to trzeba się zacząć skupiać. A to skupienie, które wyćwiczycie w swoich komorach, to się później przełoży na każdą inną dziedzinę życia. Czyli te różne bodźce, które będą na was napierać z zewnątrz, wy będziecie w stanie po prostu w odpowiedni sposób nimi zarządzać. Nie ulegniecie nim, ale dopiero wtedy, kiedy będziecie ludźmi skupionymi. To jest bardzo ważne, słuchajcie, w tym okresie czasu. Dalej. To też jest coś, co widzimy w sposób globalny. W sposób globalny to postępuje, czyli postępująca degradacja umysłu na poziomie logicznego myślenia. Wtórna głupota, postępująca arogancja, też na poznanie, jeżeli chodzi też o ludzi w kościele. I mówię, to też postępuje. Nasze zadanie jest takie, aby temu nie ulegać. Edukujmy się, uczmy się, bo ja kiedyś o tym mówiłam, że diabeł kocha nielogicznych ludzi. Jeżeli brakuje ci logiki w twoim myśleniu, to ty jesteś bardzo łatwym celem. Bardzo łatwo jest ci zamieszać w głowie. Jeżeli nie ma tego przyczyny, nie ma skutku. Kościół nie lubi się edukować i Kościół nie lubi się uczyć. Dokładnie. A jest napisane w ten sposób, że mój lud ginie, gdyż brak mu poznania. To my musimy napierać na edukację. To my musimy napierać na to, żeby zmieniać swój sposób myślenia. To będzie postępowało w świecie. Tylko pytanie, czy to, co się dzieje wokół, będzie wpływało na nas, czy nie. To zależy od nas. Bo to jest pewnego rodzaju fala demoniczna. Ja o tych falach demonicznych za chwilę trochę jeszcze więcej powiem. Kolejna rzecz, którą zaobserwowaliśmy na poziomie naszego kraju, jeżeli chodzi o nasze też kościoły, jest taka, że postępuje pewnego rodzaju taka fala wycofywania się, chęci wycofania się ze służby, chęci wycofania się z wiary, chęci wycofania się z pewnych działań, które przynosiły sukces, które przynosiły radość, które przynosiły życie. I to dotyczy nas wszystkich. Jest pewnego rodzaju taki nacisk i taki napór, aby się wycofać, aby doprowadzić nas do miejsca zniechęcenia, aby zrobić krok do tyłu. Ale Słowo Boże mówi w ten sposób, że nie jesteśmy z tych, co się wycofują i giną, lecz tych, co idą do przodu, zachowują wiarę. To, że jest teraz odczuwalny taki nacisk, to nie jest problem. To jest tak zwana fala demoniczna. O co chodzi z falami demonicznymi? To chodzi o coś takiego. Wyobraźcie sobie, że jesteście w morzu. Chodzicie sobie do morza i płyną fale.
I nieważne, w jakim jesteście miejscu, czy bardziej z brzegu, czy bardziej w środku, czy z lewej strony, czy z prawej, ta fala i tak was opływa. I tak was w jakiś sposób dotyka. Bo po prostu jest fala. To wszystko jest tylko kwestia, jak ty się tego ustosunkujesz. Te fale będą napływać. Ale jeżeli ty stoisz mocno na fundamencie, to po prostu ta fala cię musnie, ale ona nie zrobi ci żadnej krzywdy. To jest wszystko kwestia fundamentu. Ja kiedyś mówiłam takie osobne poselstwo na temat tego, że różne okoliczności trudne, różne sytuacje, one zawsze będą mieć miejsce w naszym życiu. I to jest wszystko kwestia tego, czy masz zbudowany fundament. Pamiętacie, ja mówiłam o tym, o przypowieści, o której mówi Jezus. Że przychodziły nawalnice i ten, który miał zbudowany dom na skalę i mocno wkręcony ten fundament, to po prostu ta nawałnica nie zrobiła szkody, ale w drugim przypadku ten dom został całkowicie zrujnowany. Z uwagi na co? Z uwagi na brak tego fundamentu, tej stabilizacji. I tu jest tak samo. Te fale demoniczne, czy to będzie to wycofanie, czy jeżeli chodzi o ten chaos, o którym wspomniałam wcześniej, po prostu to przypływa w duchu i odpływa. Bo duchowa rzeczywistość jest płynna, tam wszystko płynie jak woda. Więc one przypływają co jakiś czas i odpływają. I to nie jest problem. My to obserwujemy jako perspektywa prorocza, po prostu patrzymy, co się dzieje. Ale tak naprawdę zależy dużo od was, czy wy macie zbudowany fundament. Bo ta fala może was albo tylko musnąć, albo może was zmieścić. I zobaczcie, że są takie osoby, że siedzimy w jednej ławce, siedzimy krzesełko przy krzesełku i jedna osoba zachowa wiarę, a druga się z tej wiary wycofa. Jedna osoba zostanie w kościele, a druga w tym samym czasie z tego kościoła odejdzie. Dlaczego tak? Wszystkich nas dotyka to samo. Wszyscy doświadczamy tego samego. Ale z uwagi na to, jak jest zbudowany fundament. Bo jest napisane w ten sposób, że głębia przezywa głębię. Więc jeżeli jesteś człowiekiem, który jest chwiejny, to w przypadku takiej sytuacji ta chwiejność będzie pogłębiać się. Że jesteś człowiekiem lękowym, to w takich sytuacjach, kiedy będą napływały takie fale, będzie potęgował ci się twój lęk. Jeżeli się zastanawiałeś nad wycofaniem się z jakiegoś kierunku, kiedy przyjdzie taka fala, to tym bardziej będzie potęgować tobie chęć do wycofania się. To jest wszystko też kwestia tego, jak masz zbudowany ten fundament w sobie. Więc chcę, żeby to było jasne. Bo to jest coś zupełnie innego niż to, kiedy przychodzi do was opresja do waszego własnego życia. Bo wtedy puka do was diabeł, do waszego życia. I to jest kwestia was indywidualnie. Czy otwieracie, czy nie otwieracie. Wy tym zarządzacie. Ale fala demoniczna jest czymś zupełnie innym. To jest czymś takim, co jest w pewnym sensie trochę niezależne od nas. To po prostu sobie jest. I to jest wszystko kwestia, jak ty się ustawisz, czy się w odpowiedni sposób ustawisz w tym czasie. Chcę, żebyście się odpowiednio ustawili w tym czasie. Czyli kiedy będzie przychodziło właśnie, będzie przychodziła chęć wycofania, rezygnacji, załamania, zniechęcenia, to żebyście stanęli na prawdzie, stanęli na słowie. Po prostu. Dalej. Kluczowe dla nas na tym etapie jest to, aby przesiewać i zarządzać myślami. Ja o tym mówiłam już w zeszłym miesiącu, że nie wolno ci myśleć jakkolwiek i o czymkolwiek. To musisz być świadomy tego, o czym myślisz, w jaki sposób myślisz. Masz wytyczne Boże o tym, w jaki sposób masz myśleć i o czym. Ja to, o tym nie będę mówiła. Ale widzimy, jak to, jak ten temat jest istotny, jak on jakby staje się coraz bardziej priorytetowy w tym momencie. Zarządzaj w odpowiedni sposób swoimi myślami. Jeżeli zatrzymałeś się na jakimś etapie, jeżeli chodzi o przemianę umysłu, to jest ten moment, żebyś do tego znowu wrócił. Kluczowym słowem na teraz jest metanoia, czyli przemiana umysłu. Nie zatrzymuj się w tym. I drugim kluczowym słowem jest to, aby teraz tym bardziej nie zdejmować hełmu zbawienia. Czyli tu jest mowa o tym, abyśmy rozważali w pierwszej kolejności nasze zbawienie, które jest w Chrystusie. Obracali naszym nowym narodzeniem, obracali wymianą krzyżową. Nie zaśmiecali naszych umysłów rzeczami, które są zbędne i niepotrzebne. To jest teraz ważne, żebyśmy nasze umysły kierunkowali w stronę naszego nowego narodzenia, naszego odrodzenia duchowego. To jest ważne. Kolejna sprawa. Zarządzaj w odpowiedni sposób swoim językiem. Swoimi słowami niesiesz śmierć bądź życie. Tak jak to nie jest bez znaczenia, w jaki sposób myślisz, to nie jest też bez znaczenia, w jaki sposób się wypowiadasz.
idzie moc za Twoimi słowami. Co Twoimi słowami tworzysz? Czy tworzysz środowisko do życia, czy tworzysz środowisko do śmierci? W tym okresie czasu widzimy, że też to się staje bardzo istotne, żeby zwrócić jeszcze większą uwagę na swój język. A jeżeli chodzi o tych z Was, którzy zastanawialiście się nad nauką bądź rozwojem w nauce języków obcych, to jest ten moment. To tak już mówię przy okazji, a propos. Dalej. Stary sposób modlitwy nie działa. Co to znaczy? Wielu z nas ma problem ze swoją komorą. Wiecie, na czym on polega? Na tym, że zatrzymaliście się na pewnym etapie. Wy się rozwinęliście w waszym życiu, a komora została na starych zasadach. Tak jak się modliłeś w swojej komorze 10-15 lat temu, dzisiaj jesteś innym człowiekiem, dzisiaj zajmujesz inną pozycję, dzisiaj co innego dzieje się w twoim życiu. Ta komora, ona ma się zmieniać wraz z tobą. Ona ma się rozwijać wraz z tobą. Ona musi przechodzić pewną metamorfozę wraz z tobą, ponieważ ty się zmieniasz i ty się poszerzasz. Nie możesz zostać na poziomie starej komory. Na przykład, żeby to było bardziej jasne, jest powiedzmy osoba, która niech będzie, niech to jest dziewczyna niezamężna. Dysponowała czasem, rozbudowywała sobie pewną komorę. Teraz ma dzieci, teraz ma męża, teraz ma dom, teraz ma mnóstwo innych obowiązków. Nie jest w stanie w sposób fizyczny mieć takiej komory jak te 10-15 lat temu. Inaczej funkcjonuje w życiu, dysponuje innym czasem, innymi możliwościami. Nie odtworzysz tamtego, co było. Musisz na nowo w pewnym sensie rozwinąć tą komorę adekwatnie do tego miejsca, w jakim jesteś w życiu. Bo wiele razy, ja to też słyszę, frustrujecie się, jesteście zniechęceni swoim życiem modlitewnym, bo macie w głowie to, co było kiedyś, jak zaczynaliście wasze życie z Bogiem. Zatrzymaliście się na tamtym etapie, tylko że się bardzo wiele zmieniło w waszym życiu. Musicie dopasować na nowo w pewnym sensie tą komorę. Bo w innym przypadku jest właśnie zniechęcenie, jest frustracja, jest oczekiwanie tego, co było kiedyś. A dzisiaj na przykład może nie masz takich możliwości, bo na przykład masz dzieci. No i co? A przychodzi diabeł i oskarża i potępia i mówi, no kiedyś to się tam modliłeś, a dzisiaj co? Więc chcę, żebyście też na to zwrócili w ogóle uwagę, bo to nam też umyka. Nie jesteśmy tego świadomi, że ta komora również się ma zmieniać wraz z nami, bo my ją tak naprawdę generujemy. My tworzymy to środowisko modlitwy. I ostatnia rzecz, a propos ewangelizacji, to jest taka informacja dla was, ewangeliści, żebyście nie byli zdziwieni, że w tym okresie czasu jest coraz więcej presji. I to też zapewne już widzicie na ulicach. Jest coraz więcej takich sytuacji, gdzie są jakieś interwencje służb, gdzie ludzie są nieprzychylni, gdzie są rzucane jakieś tam obelgi, wyzwiska w waszą stronę, ludzie się denerwują, gniewają na was i tak dalej. To jest paradoksalnie bardzo dobra rzecz. Dlaczego? Bo ludzie zaczynają reagować na wasze słowa. Kiedyś przychodzili, byli obojętni wobec tego, co mówiliście. Dzisiaj reagują obelgą na przykład, nie? Ale jest jakaś reakcja. Ja wiem o tym, że wyłączają tam kolumny, różne rzeczy robią, ale jakakolwiek reakcja jest lepsza niż brak reakcji. Chcę, żebyście się tego nie bali. Oczywiście modelujcie sobie tę sytuację, modląc się w odpowiedni sposób, tak? Ale nie bądźcie zaskoczeni. To jest dobre. To jest ku dobremu. Obojętność nie przeprowadzi nas do miejsca przebudzenia, ale już jak kiedy jest jakaś reakcja człowieka, nawet jeżeli się denerwuje na to, co mówisz i próbuje ci wyszarpać ten mikrofon, to znaczy, że słucha, to znaczy, że ta prawda do niego dociera. On jakoś w jakiś sposób na nią reaguje. Więc to jest lepsze niż to, gdyby przeszedł i nie było żadnej reakcji. Okej? Więc w ogóle jakby patrzcie na to z tej perspektywy, po prostu. Więc to jest wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Dziękuję. Amen.